Wędrujemy po Neapolu i szukamy najlepszej neapolitańskiej pizzy. Pierwsze polecone miejsce znajduje się obok kościoła. Także mamy dwa w jednym, jedzenie i msze. I już przyszła. Także sprawdzimy, czy sprawdziła włoska pizza. Śmietnik. Tym jednym słowem można określić Neapol. Dzisiaj to wygląda zdecydowanie lepiej w ciągu dnia. No jest brudno, ale fajnie się jedzie. Całe miasto tętni życiem, także jest całkiem fajnie. No a my idziemy właśnie na autobus na pierwszą wycieczkę do Herculanum i na jakieś tam archeologiczne wykopaliska. Uwierzyć, że takie rzeczy zostały wyciągnięte z popiołów i lawy. Tam mamy głównego winowajcę, czyli Wezuwiusza. Basia, jakie masz odczucia chodząc między murami, które liczą sobie ponad 2000 lat? Niesamowite. Czuję, jakbym przeniosła się w czasie i próbuję sobie wyobrazić tych ludzi, którzy wtedy żyli. I jestem pełna podziwu tego. I ładnie budowali wtedy. Nawet mozaiki są, ładne kamyczki. Dla mnie jest to totalnie irracjonalne odczucie, no bo jednak ma wszystko ponad 2000 lat, a człowiek sobie wtedy też jakoś radził, nawet czasami lepiej niż dzisiaj chyba. Chodząc po Neapolu, to takie można odnieść wrażenie. Około 300 osób się uratowało. Znalazło schronienie przed tym złym Wezuwiuszem. A ponad 2000, no niestety, zginęło. Szczęście w korytarzach w środku jest dosyć chłodno. Tu, gdzie jest cień, to jest całkiem przyjemnie. A tu ktoś jeszcze... Nawet słychać, że cały czas pracują i próbują odnowić bądź odnajdywać kolejne elementy starożytnej kultury. Przejście całości zajęło nam niecałą godzinę, także nie było tak źle, ale już u góry jest masakrycznie gorąco. Są 32 stopnie i jest naprawdę ciepło. Zaczęliśmy już zwiedzać Herculanum. Musieliśmy już opuścić hotel. A także jemy w ogrodzie botanicznym typowe włoskie śniadanie. A tak się sam prezentuje nasza śniadaniarnia. Sam ogród botaniczny powstał w 1810 roku. Jest tutaj około 25 tysięcy roślin, 10 tysięcy gatunków. A tam akurat minęliśmy pustynne, ale wszędzie jest dużo palm. Jest to chyba jedyne miejsce w Neapolu, w którym jest czysto i pachnie ładnie. Jesteśmy teraz w galerii. Wygląda trochę jak w Mediolanie, ale to dalej Neapol. Tu mamy przykład, jak wyglądają samochody. Jak się jeździ, spięte tryty tkami. I to jest chyba taki włoski styl, że oni tutaj nie dbają za bardzo o samochody, byle żeby jeździły. I już wiesz, skąd te wszystkie włoskie auta są tak poobijane, bo tak ludzie parkują. Czekamy teraz z Basią na właściciela pokoju, bo Basia zostawiła pieniądze w poduszce. I byliśmy już
na drugim końcu Neapolu i chciała coś kupić, no i skapła się, że nie ma pieniędzy. Także teraz Basia liczy na to, że te pieniądze dalej tam są. Barbara, no i co? Tak. Znalazło się? Znalazło się całe 160 euro. Zostawione w poduszce, ukryte przed złodziejami, ale jest. Także trzeba uważać i nie chować, albo pamiętać o pieniądzach. W końcu znaleźliśmy miejsce na polu, gdzie jest czysto. Nie ma ludzi za dużo. Hostel St. Elmo. Chciałem powiedzieć teraz coś o St. Elmo, ale zobaczcie to, co jest za mną. Lądowaliśmy w Amalfi i stąd bierzemy rejs do Positano. A dojazd tutaj, no to były no prawie 2 godziny autobusem górskimi ścieżkami. Pierwsze wzmianki o Amalfi były już z czasów około IX wieku, gdzie tu rozwijała się kolonia. A ta katedra była zbudowana w 1208 roku, także kawał historii. Jesteśmy już na łodzi i zaraz wypływamy. 25 minut taka podróż stateczkiem, a jechaliśmy z 1,5 godziny łącznie, 2 godziny łącznie, a z Sorrento, przepraszam, z Positano do Amalfi ponad godzinę. A popłyniemy teraz 25 minut z powrotem do Positano z Amalfi. Jesteśmy już w Positano. W Positano jest dużo chodzenia, dużo schodów i wszędzie jest stromo, także nie polecam, jak ktoś nie lubi chodzić. Na szczęście już schodzimy, bo nie znaleźliśmy żadnego jedzenia konkretnego u góry, nie było żadnych w sumie restauracji i schodzimy na dół. No i dzisiaj mamy pierwszy dzień odpoczynku. Jesteśmy na basenie, a za nami gdzieś tam jest Wezuwiusz. Tutaj mamy zwykłą cytrynkę, a tutaj mamy gigantyczną. Jest różnica. Zaraz będziemy ją kroić, zobaczymy, co jest w środku. Bierzemy się za krojenie tej oto włoskiej cytryny z Sorrento. Zobaczymy, co ma w środku. No, wygląda inaczej. Tu jest grubo. To jest bardzo grubo. Dla porównania, malutka. Proszę bardzo, zapraszam do mojej kuchni. Tak. Jest różnica. A jak pachną? To jak cytryna? Ona chyba nie jest dojrzała. Ale pachnie trochę cytrynowo. U nas w Polsce zbiera się na jesień kasztany, a tutaj się zbiera cały rok cytrynki.
to nasz ostatni dzień w Sorrento, jutro powrót do Neapolu w południe, no i niestety powrót do Polski, a tak fajnie było.